Słuchajcie, dzisiaj akcja wycinanie, przygotowywanie, właśnie może uda się wyrwać, ale jedziemy z przyczepą, bo tamte, nie wiem co to jest, tamte habazie, trzeba je wyrwać, najpierw wytnę te gałęzie, żeby się do nich dostać, potem kolega zaraz przyjedzie z liną i będziemy szarpać to coś. Zobaczymy jak pójdzie. No, zaczepiamy linę. Zobaczymy czy ciapek sobie poradzi. Takie pojedyncze krzaki. A jak sobie ciapek nie poradzi, to weźmiemy 60. Ty. Za lekki chyba jest. Nie da rady. Poczekamy na 60. Ciapka zgasimy. Myślałem, że da radę. No ale se nie poradził. Zaraz zobaczymy co tam się stało. Jak to się zablokowało. No złamać złamane. Tu lina zaczepiona dobrze. Tu się widzicie to złamało. No takie to dziadostwo. Chciałem, tego nie będę w każdym razie ciął no, piłą spalinową, bo mi zostanie potem taki korzeń, trzeba to wyrwać. Także to jedyny sposób. No szkoda, że ciapek se nie poraził. Najważniejsze, że tutaj jest dobrze złapane wszystko, tu się trzyma, naciągnięte jak cholera. 60 zaraz przyjedzie, zaczepimy. No i ten. I spróbujemy jak to będzie wyglądało. Tu słuchajcie, trochę wziąłem takie nożyce. Nie mam przygotowanej piły do cięcia, bo to takie spontaniczne. Wziąłem dzisiaj te nożyce takie z przedłużoną rączką. Poobrzynałem te gałęzie. Chciałem wziąć, słuchajcie, rębak, żeby wam zrobić dzisiaj taką niespodziankę z rębakiem. Ale pokażę wam o co chodzi. Wał jest, wszystko jest. Ale tutaj widzicie, on ma przystawkę. No i przystawka jest za długo wystaje i tutaj po prostu się nie mieści wałek ten odbioru mocy. Musiałbym zdjąć przystawkę, ale z kolei tam jest do wymiany ten wałek, ten tutaj WOM-u, bo ktoś nie wiem co robił i tu urwał na tym właśnie, na tym łączeniu, że nie ma o co zapiąć wałka, więc nie da rady tego w ten sposób przeskoczyć. No i tak temat praktycznie się stał nieaktualny. Bo co? Bo miałem jeszcze na myśli 60, ale kurde, fajna pogoda, lepiej to poskubać, w sensie po przewracać, niż no cholera, coś trzeba wybrać. Ciapek za lekki, dwójki nie pociągnie, z jedynką sobie poradzi, ale dwójki nie. Tutaj na tym terenie jedynki nie mamy. No i takie o coś. No w każdym razie zaraz tutaj jeszcze przyjedzie, zobaczymy co on tam robi. Odepniemy pług, zaczepimy, zobaczymy jak będzie szło 60. No, zaczepiamy, słuchajcie, nie wiem czy wyżej czy niżej, gdzie lepiej. Na górę. Zaczepiamy tu. No i zobaczymy co to będzie.
trochę grząsko jest, wiecie? I to się nie chce przez to. O! O, tu ładnie poszło. Słuchajcie, by się przydało takie C, jak wiecie, o co chodzi. Ja już robiłem to parę lat temu i używałem tej właśnie tego C, ale w żadnych sklepach tego nie można kupić w tej chwili. Nikt nie wie, o co chodzi. I takie sobie coś znalazłem. O! A to C to jest fajne, bo się zapina, nic nie ma kręcenia, nic się nie blokuje. Jest super sprawa. O, tutaj teraz to też zaczepimy. O kurde. Te krzaki tutaj to po oczach dają, jak nie wiem co. O, tu zakręcam. O. Teraz stąd idę. No i patrzmy, co się dzieje. Trzeszczy. Jeszcze raz trzeba. Ale pęka, no tylko że to jest fajnie. No i tu jest, tu się dużo marudzi, cholera jasna. I teraz nie wiem, co robić, słuchajcie, czy jechać po talerzówkę, czy to rwać, bo jak pojadę po talerzówkę, bo tutaj kolega mówi, że jest grząsko i że lepiej byłoby to wziąć talerzówą. Ale talerzówa, no to nie będzie go zaraz z półtora godziny, zanim pojedzie, przyjedzie. To może tutaj to dokończyć. No zobaczmy. Cholera, nie ma o co zaczepić tak, żeby się zblokowało. Spróbujemy jeszcze, wiecie co, najpierw złapać tą gałązkę jedną, bo ona tu jest na górze i pewnie jak złapię tą, to będzie dużo lepiej. Chociaż może by jeszcze z tą złapać. Wyskakuje tutaj, proszę ciebie, to teraz wiesz co, wezmę tą dalszą. A ty. O, tą wezmę. I ta wtedy chwyci to. O. Tylko że to kurde za blisko, to będziesz miał problem. To trzeba tu wyżej. O. No zobaczymy, jak to teraz pójdzie. O, i o to szło. I o to szło, słuchajcie.
trzeba. O, żeś ty. A to weźmiemy razem z tym, słuchajcie. I to powinno już tutaj się poddać. O. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No słuchajcie, jak wiecie ktoś, gdzie można kupić C, nie wiecie co to jest, zapytajcie rodziców, dziadków. To ja chętnie. Patrz, a tam to nie poszło. To byśmy wzięli tutaj, to się nie ruszy. Chociaż tutaj też można, bo tu nie przeskoczy. No. No. I dalej jedziemy. O to chodziło właśnie. Ale co ta lina się nazrywała, powiem wam, że ona jeszcze jest w takim stanie, to ja się dziwię. Zerwała mi się z 5 razy. Kołem wjechałeś! Do przodu jedź! I tu. I teraz to powinno się wyrwać. Widzicie jak to jest? Planowane było orka. Orka nie wychodzi. Ale za to zrywka wychodzi. Zrywka jak zrywka, ale krzoki. O, bardzo dobrze. Oto to. No ciapek nie chciał. Ale 60 bierze. Wiecie co, tutaj robimy. Będzie lepiej. Zwykle telefon musi dzwonić w nieodpowiedniej chwili. O! Tu jest. Powinno być zaraz dobrze. O to chodziło. O to chodziło. Słuchajcie, takie robię cuda różne, bo mam nadzieję, że przy okazji coś się dodatkowo tutaj zerwie. Jakaś jeszcze jedna ekstra gałązka za darmochę, na przykład to, bo to już ledwo się trzyma. I zobaczymy. Bardzo dobrze, to trzeba z tamtej strony. A tu weźmiemy te dwa. A może te trzy. O, z tym, bo to już tutaj się rozpękło. O. No i zobaczymy jak to. O właśnie, to jest to. O, żeś ty. Patrzcie, i czapka spadła. Od gałęzi. O, ale poszedł. To jeszcze by się to zdało wziąć. Taki filmik z
prawie u orki i prawie, no tak, to była prawie orka, słuchajcie, i prawie, zobaczymy, damy mu jeszcze to, pokażę wam, to była prawie orka i prawie mielenie gałęzi rębakiem, a wyszła zrywka. Też tak macie czasami? Piszcie w komentarzach, trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć! Nie da rady. Muszę go przeszczepić. O. Jeszcze raz będzie próbował? Nie da rady. Odczepiamy. Popuszczę jedną gałąź. I tyle. To trzymajcie się. Cześć!